W tym filmie pokażę Ci, jak stworzyć fotoksiążkę w 5 prostych krokach. Zacznijmy od szablonu. Wejdźmy w zakładkę Fotoksiążka na głównej stronie printu, a następnie kliknijmy w ikonkę Zrób fotoksiążkę. Znajdziemy tutaj wiele szablonów podzielonych na kategorie tematyczne, które ułatwią poszukiwania. Szablon możemy dobrać ze względu na okazję bądź na charakter zdjęć, z których chcemy wykonać projekt. Zwróćmy uwagę na te oznaczone jako hit oraz premium. Nasi klienci wybierają je najczęściej. Szablony premium to unikatowe propozycje przygotowane przez naszych grafików z uwzględnieniem aktualnych trendów. Ja chcę zaprojektować pamiątkową fotoksiążkę z ostatnich wakacji. Przejdźmy do odpowiedniej kategorii. Tutaj znajdują się wszystkie szablony związane z tą tematyką. Jak widzisz, wybór jest naprawdę duży. Dla przykładu wybierzmy szablon wakacyjny minimalizm. Klikając tutaj, sprawdzimy, jak wygląda wnętrze szablonu. Każdy szablon można dowolnie modyfikować i dopasować do swoich potrzeb. Teraz wybierzmy parametry fotoksiążki. W naszej ofercie mamy 3 rozmiary fotoksiążek. Kwadratowa 20x20 cm, prostokątna 25x20 cm oraz kwadratowa 30x30 cm. Nasi klienci najczęściej decydują się na format 25x20 cm. Jest on najbardziej poręczny w przeglądaniu. Warto zwrócić uwagę na to, jaki rozmiar fotoksiążki chcemy zamówić, ponieważ po stworzeniu projektu nie ma możliwości zmiany. Przejdźmy teraz do wyboru oprawy. Dostępna jest oprawa twarda, na której możemy umieścić zdjęcia czy teksty, lub elegancka oprawa płócienna w 3 kolorach. Beżowym, czarnym i szarym. Czas na papier. Matowy bądź błyszczący. Największą różnicę pomiędzy nimi zobaczysz na okładce. Podpowiem, że papier matowy wygląda bardzo elegancko. Z natury jest też mniej podatny na pozostawianie odcisków palców. Natomiast wykończenie błyszczące delikatnie się mieni. Na koniec kliknijmy w przycisk Zrób fotoksiążkę. Przejdziemy do intuicyjnego kreatora dostępnego online, co oznacza, że nie musimy pobierać żadnych aplikacji. Aby dodać zdjęcia do edytora, wystarczy, że klikniemy w ikonkę Dodaj zdjęcia, znajdującą się w lewym górnym rogu. Zdjęcia możemy dodać z komputera lub z telefonu. Spróbujmy zrobić to teraz razem. Ja wgram zdjęcia z komputera, ale Ty możesz wybrać telefon. Zaprojektujmy wspólnie pierwsze kilka stron. Jak widzisz, po lewej stronie znajdują się wszystkie wgrane zdjęcia. Jeżeli chcemy, aby zdjęcie było na przykład w tym miejscu, wystarczy w nie kliknąć i przeciągnąć. Pamiętajmy, że każdy szablon można dowolnie edytować, a nasz edytor jest bardzo intuicyjny. Daje wiele możliwości zmian. Mamy wpływ na każde tło, układ zdjęć, tekst oraz jego rozmiar, czcionkę i kolor i grafiki. Zaprojektujmy teraz razem pierwsze kilka stron. Uwierz mi, to świetna zabawa i okazja do wspominek. Popatrz, zajęło nam to tylko chwilkę. Proste, prawda? Przejdźmy teraz dokładnie przez kilka przydatnych funkcji edytora. W segmencie układy po lewej stronie edytora możemy wybrać ten, który najbardziej nam odpowiada. Na przykład pod kątem liczby zdjęć, które chcemy umieścić na danej stronie. A w tłach dobierzemy styl i kolor strony. W części dodatki znajdziemy różnorodne elementy graficzne, którymi wzbogacimy projekt. Klikając w ikonkę u dołu edytora, a znaczoną literą T, dodamy pole tekstowe, w którym możemy umieścić swój własny tekst. Dzięki lupce przybliżymy bądź oddalimy widok projektu. Do fotoksiążki możemy dodać też kolejne strony projektu, np. pustą, z szablonu lub duplikować poprzednią. Możemy je również usunąć. Pomocna jest również opcja Organizuj, znajdująca się w lewym dolnym rogu edytora. W przejrzysty sposób obejrzysz cały projekt i w razie potrzeby
łatwo zmienisz kolejność poszczególnych rozkładówek. Zachęcam Cię również do skorzystania z samouczka w edytorze. W każdym momencie możesz też zadać nurtujące Cię pytanie poprzez czat. Więcej informacji o funkcjach edytora znajdziesz w naszej bazie wiedzy oraz w tutorialach na kanale YouTube. Gdy projekt jest gotowy, możemy go już śmiało zamówić. Aby to zrobić, klikamy Zamów w prawym górnym rogu edytora. Wyświetlą się teraz wszystkie szczegóły fotoksiążki. Strona poprosi o sprawdzenie projektu jeszcze raz, aby uniknąć ewentualnych błędów. Dla pewności zjedźmy niżej do podglądu projektu. Pamiętajmy o tylnej okładce. Wszystko jest w porządku, więc odhaczamy punkty z listy i naciskamy Dodaj do koszyka. Na kolejnej stronie możemy uzupełnić zamówienie o dostępne dodatki. Są to m.in. opakowania prezentowe, dzięki którym otrzymamy fotoksiążkę gotową do wręczenia. Następnie klikamy Przejdź do koszyka. Jeśli posiadamy kod promocyjny, wpisujemy go tutaj i wczytujemy. Teraz klikamy Przejdź do kasy. Zostajemy przekierowani na stronę logowania. Jeżeli nie mamy jeszcze konta na stronie printu, rejestrujemy się w kilka sekund lub logujemy za pomocą konta Google. Każda fotoksiążka jest objęta gwarancją satysfakcji, co oznacza, że mamy aż 100 dni na zwrot produktu, jeśli nie spełni on oczekiwań. Ostatni etap to wypełnienie pól z podstawowymi informacjami, takimi jak adres dostawy i dane płatnika, jeżeli nie wprowadziliśmy ich wcześniej. Wybór formy wysyłki oraz sposobu płatności. Żeby przyspieszyć realizację zamówienia, możemy skorzystać z realizacji ekspresowej. Ta opcja nie łączy się jednak z promocjami. Został nam jeszcze sposób płatności. Przechodzimy do podsumowania i upewniamy się, czy wszystkie dane są prawidłowe. Akceptujemy regulamin i klikamy Zamawiam, płacę. I gotowe! Zamówienie trafia do realizacji. Już niebawem gotowa fotoksiążka wypełniona wspomnieniami znajdzie się w Twoich rękach. A jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z nami w najdogodniejszy dla Ciebie sposób.